Rdzenia wyzwanie mięśni jest chorobą warunkowaną genetycznie. Ze względu na swój sposób dziedziczenia chorować może kilkoro rodzeństwa w tej samej rodzinie. Jest to choroba, która powoduje postępujący zanik mięśni i pogarszanie się funkcji ruchowej, a nawet funkcji oddechowej ludzi, którzy są nią dotknięci. Ponad półtora roku temu został dopuszczony do obrotu pierwszy lek na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to lek, który zgodnie z danymi z badań klinicznych spowalnia postęp choroby. Jest to lek, który umożliwia chorym prowadzenie normalnego życia. Przy wczesnym wprowadzeniu on zapobiega w ogóle postępowi i wystąpieniu objawów choroby. Nasi pacjenci nadal czekają na decyzję umożliwiającą refundację leku i taką, która pozwoli nam leczyć ich, tak jak w innych krajach jest to już możliwe. Cena katalogowa tego leku jest to 90 tysięcy euro netto za jedną dawkę. Chory musi przyjąć 6 dawek w pierwszym roku i potem co 4 miesiące do końca życia przyjmować kolejną dawkę.